Cześć wam wszystkim, z tej strony Greg, tutaj w drugi odcinek z serii Metal Gear Solid Portable OPS na PSP. Mamy tutaj emulator i tak dalej. Czyli po operacji Snake Eater, tutaj Snake został uwięziony, później się jakoś wydostał z tego całego więzienia. Okazało się, że odszedł z tej całej grupy Fox, tam jeden właśnie. Później tam zaczęli przyjmować różnych innych żołnierzy, które odpowiednio ich trenować i tak dalej, tym podobne. Jeden właśnie z tej całej grupy Fox, on się nazywał Jin, czy jakoś tak, wziął no i został wysłany na jakąś tam misję. Ukradł jakąś tam broń, dosyć ważne dokumenty. No i bierze, no i podaje się tutaj za Snake'a. Wszyscy myślą, że to Snake się tym wszystkim zajmuje, tak naprawdę to on tutaj bierze i wszystko kombinuje, tak więc wrabia tutaj w naszego Big Bossa w to wszystko. A nasz Big Boss tutaj stara się wziąć, no jak najwięcej dowiedzieć o tej całej informacji. Później spotkaliśmy tutaj tego całego pułkownika Campbella, czy jakoś takoś. No i widzieliśmy się ostatnio, że on jest tutaj chory na malarię, albo tak powiem, odmianę tej oto choroby. No i poszukujemy w tym momencie dla niego różnych lekarstw. Wcześniej byliśmy w szpitalu. Znaleźliśmy jakiegoś gościa, który się nazywa Jonathan, który nam właśnie powiedział o tym szpitalu. No i on z nami będzie w tym momencie chodził, pomagał nam ostro w różnych misjach. I tak dalej, i tym podobne. Później tam był taki helikopter, którym wszystkie te medycyny wziął, no i zabrał do jakiegoś tam laboratorium, który prowadził różnego typu eksperymenty. Lecimy w tym momencie ze szpitala do laboratorium. Mamy w tym momencie 8 November 1970 rok. Czyli wszystkie materiały medyczne zostały przetransportowane do tego całego miejsca, do laboratorium, w którym są różnego typu ryczerki, czyli eksperymenty prowadzone. Czyli muszę tam jakoś się dostać, no i kontynuować moje poszukiwania. Zaczynamy za tę misję. Mamy Snake'a i naszego przyjaciela Jonathana, który nam tutaj ostro będzie pomagał. Snake'owi zostało dosyć mało staminy. Mamy ktoś tutaj nas bierze i dzwoni. Czyli wydaje się, że całe te wszystkie materiały medyczne zostały tutaj przetransportowane. I wydaje mi się, że wszystkie medycyny są w tym oto miejscu. Musisz je wziąć, no i odnaleźć, no i wziąć je tutaj, przetransportować. Mamy bardzo dużą potrzebę. Tutaj zatem odpalę M22 memka, naszą zemiaszczą broń, naszego zemiaszczego Super Snake'a, The Big Bossa. Jakieś naboje po drodze, żeśmy tutaj dostali ostatnio. Kurczę, no dawno nie grałem, nawet nie pamiętam jak to się bierze i co tutaj się odpowiednio naciska, przełącza, wyłączy i tak dalej. Tu mamy kotek pod przyciskiem Select pod Start, mam mapkę. Czyli tutaj mamy dosyć szybką drogę, sympatyczną, kurna, teraz mnie tutaj bierze i troszeczkę denerwuje, że jest dosyć długa droga, żeby to jakiś gości brać, no i przeciągiwać. Mamy 3 razy, już nam się kończy ten stamina naszego Snake'a. Tak więc czekajcie, sobie to wyłączę, wezmę tego gościa, jakoś przeciągniemy do naszej ciężarówki. Kroczek po kroczku, żadnej staminy, kurna, to sobie nie wziąłem i ten. I nie uzupełniłem w żaden sposób, potrzebuję racji. Racją tak zwanych. Nie, może uda mi się. Znaczy coś tam zupełnie jakiś przedmiocik, nie wiem do końca, co jest przedmiot, tylko gościa wezmę, puszczą na ziemię, to się weźmie i to mi zużyje, będę później płakał. Bo w tym drugim gościem będziemy bardziej hasać sobie tym samym Jonathanem. A następny gościek będę brał, no i przeciągiwał do tej całej ciężarówki, dopiero po jakieś kurna ta cięcia. Więc potrzebuję najwięcej ilości osób.
naszej bazy, bo później będziemy wysyłać na różnego typu misje, gdzie będą brać, znaczy nie na różnego typu misje, tylko tam będę ustawiał ich tutaj w różnych tych wszystkich miejscach, w których byliśmy, żeby brali i szpiegowali. W sumie dosyć szybka misja, jakbym chciał wziąć tutaj, przeskoczyć bez żadnego tego, bez żadnej kombinacji. Ja chciałbym tutaj jak najwięcej tych właśnie gości sobie pozdobywać. Ładnie na łapki. Mamy nowego gościa. Zapisz osoby stan. Mamy jakieś coś tutaj? Czy no, mam. Mamy 3 racje, spoko. Także nie jest, kurde, to. To są małe porcje racji. Kurczę, w ogóle to mi nie tak. Nie odnawia naszego zymeszczego. Paska z wytrzymałością, tak? Chyba, żeby tej kości brał z niej obszukiwą. Słuchajcie, ją, może coś mi się uda wyjść. I odnaleźć, wynaleźć tego i ten problem, tutaj mamy ten wejście do góry, oprócz tam na górze będziemy mieli różnego typu gości do obczajenia też. F1 jakby co. MK22. Mamy gościa, który idzie do naszego kierunku. What was that? Go Snake'u i idziemy do ciężarówki. Tą samą drogą, tak? Już ten nas nikt nie zauważy przy po drodze. No i spoko, mam tu mieć drugiego żołnierza, którego udało mi się zdobyć. Można tylko przejście, nie wiem, mnie to interesuje, co tam pod tym przejściem jest, czy ja? Tam coś ciekawego, może byśmy coś ciekawego zdobyli, tak? Nie wiem, są jakieś kurcze sławki, gdzie jesteś? Ślepy załóg tylko po to, żeby stracić czas, ja? Zirytować naszego big bossa. Bo też mamy jakieś takie miejsce, w którym możemy się schować. Cały czas tutaj stamina kurczę spada, jak tam z tym wszystkim. Moglibyśmy sobie też w bazie wziąć odczekać tak kurczę na ta pół dnia. No i dzięki temu stamina naszemu bossowi by się troszeczkę odnowiła. I teraz dosyć ciekawe wyjście na bosie. Mamy tutaj mniej więcej z tym całym dziadkiem, doktorkiem czy tutaj podobne. Kit P. Czyli to jest do życia, to nie, nie, nie. Mi się przydała jakaś racja. Sami oni tutaj mogą mi wyrzucić coś ciekawego. Kit P. Nic poza tym ciekawego dziadek nie ma. Dobra, zrobię cięcie, zobaczymy się znowu przy tej całej ciężarówce, jakby co. No i kolejny gościu trafił do naszej bazy. W momencie był jakiś naukowiec, który nam dał tutaj te dwie porcje do małe do życia. Jakby ktoś nam stranił, to nam będzie mógł sobie życie wziąć, troszeczkę odnowić. Później w przyszłości będziemy mieli różne typu walki z różnego typu przeciwnikami, więc będziemy mógł sobie wziąć no i to podnawiać. Tego typu rzeczy będą nam bardzo, bardzo potrzebne. Zapisz sobie gry. Grę znaczy się tutaj na nie na lewo, no ale mam na takie mamy budynki, w których będę miał różne typu przedmioty też do zdobycia. Czy nie chcemy mnie tutaj nigdzie wpuścić sytuację, no nie wiem czy ciekawa, czy sympatyczna. Mam tutaj te krzyżyki, w których mógłbym się wziąć no i schować jakby co na samej górze, to mamy ten nasz główny cel, to miejsce docelowe. Teraz zamknięte? Znajdujemy się w tym oto miejscu, to mógłbym się tutaj właśnie ten cały karton zasować, jakby co?
drugie miejsce zamknięte, to jest też zamknięte? Nie, to nie wpuszczą. Co my tutaj będziemy mieli schowanego? Patrzcie, wy mój przyjaciel, nic ciekawego tutaj nie widzę, kurczę, tragedia. Przecież jedynie, a jest. Stejku. Stejku, co tu walasz tutaj? Pudełko typu A. Sympatyczność mamy, kurczę, zimę jeszcze pudełko. Możemy się wziąć pośrednictwem tego pudełka bardziej przemieszać. No i wychodzimy na zewnątrz, gdzie jesteśmy, gdzie mamy iść, powiedzcie wy, moi drodzy przyjaciele, czy nas jeszcze nie było. Czyli idziemy do środka tego to pięknego, cudownego, zemyślnego laboratorium. Nasz Snake ma coraz mniej właśnie staminy. Wiemy jakby co. Tutaj mamy wyjście wyżej i nasz główny punkt, do którego musielibyśmy się dostać. Interesują tego typu jeszcze zakamarki, mam tutaj kolejnego doktora jakiegoś ciekawego sympatycznego w ogóle. Różnego typu jeszcze pomieszczenia, dosyć ciekawe, nie? Tutaj na lewo możemy przejść jakby co. Ten doktorek może gdzieś tutaj wyskoczyć i nam zrobić kuku. Okay. Ktoś nas dzwoni, wiadomo z jakiego powodu. Czy udało ci się odnaleźć te wszystkie medycyny? To bardzo, bardzo dużo czasu minęło, jak już ich poszukujesz. Gdzie one mogą być? Gdzie one mogą być? Do cholery, czekaj. Może są w pomieszczeniu A. Może ich jeszcze nie wypakowano. Musisz je to jak najszybciej znaleźć, tak dalej tym dole. Czekaj, mój przyjaciel, ja tutaj poszukuję bardzo, bardzo ważnej rzeczy, jakim jest kurczę ten. Takie te całe racje są tutaj bardzo, bardzo, bardzo potrzebne. Tutaj mam wyjście, tutaj mam jeszcze jakieś miejsca, w których możemy coś znaleźć, mam nadzieję. Będę czy nie? Na boje. Dopisuję ci jakiegoś ciekawego i sympatycznego. Nie wiem, czy tutaj byłem, czy nie byłem. Czy to jest wyjście do wyjścia? Wyjście do wyjścia. Drogę do wyjścia. Tam jest całe miejsce, nas interesuje. Dobrze, możemy się tutaj z drugiej strony wziąć jakoś przenieść. Tutaj ma coraz mniej tutaj jakoś wytrzymałości. Byliśmy tutaj chyba tak. Kolejne o tej małe porcje do życia. Tylko szczerze mówiąc się opłaca, radzi. Wyprowadzać z tych miejsc. Dobrze, idziemy czy idziemy w złym kierunku? Chyba w drugą stronę powinien pójść. Tak, dokładnie, źle idziemy. Chyba, że mógł się tutaj wziąć zamienić w tego. Pudełko, jestem ciekawy, czy ten gościu tutaj weź nie otworzy to? Nie, nie otworzy. Chciałbym go chyba na ten normalnie wziąć i przetransportować. Dobra, tutaj zrobię cięcie, zobaczymy się przy ciężarówce. No i pakujemy tutaj kolejnego gościa, który dla nas będzie ostro pracował. Z tych kobiet coraz tutaj mniej zostało tego. Zajmiasz czego? Ukochanego, tutaj mam jakieś przejście, to jest ciekawe. Zajmiasz się stamina, stamina znaczy się. To będzie jakiś... jakieś miejsce, które będzie ślepy zaułek, nie. Superackie przejście. Szczerze mówiąc, chyba wszystko tutaj wziąłem, że szukałem w tej oto pięknej, cudownej, zmiaszczej lokacji, gdzie ja w ogóle trafiłem, powiedzcie mi, kurno, trafiłem w jeszcze gorsze miejsce. To nie tutaj, lecimy zatem
do docelowego punkciku. I tutaj na prawo, myślę. Na prawo i do góry, tam gdzie mam ten cały X. W tym domku już byłem, a przed chwilą wszystko zwiedziłem. Budynek dookoła też w sumie sobie hasałem. Nie uważam, że ktoś na górze mógłby brać, no i chodzić sobie. Tutaj na lewo widzę, że mam też takie kwadraciki. What's his status? We're currently reinitializing his memory and readjusting his sensory nerves in the culture tank. By my estimate, it'll take another 12 hours, at least. Half a day? He has to be readjusted after each deployment. Not much better than a prototype, a test subject. My apologies, sir. The culture fluid takes time to prepare. With such limited equipment and personnel, readjusting Null isn't... I know. That's why I brought along a specialist. Chief? But... The escaped prisoners have yet to be found. This could be just the job for our perfect soldier. We'll roll out the tank as soon as the fluid's stabilized. Make all necessary preparations. Yes, sir. Commander. Yes, I know. Cunningham. Don't move. Huh? Ah! Ah! Commander! Lieutenant! Are you all right? We're fine. Please forgive me, Commander. Are you hurt? Don't worry. Fate would never see me hurt. Now, lie still and try not to move. This man needs medical attention. I apologize for any sense of urgency. Please don't think for even a moment that I hold your work, or yourselves, in any but the highest of regards. This facility you are helping to build is absolutely vital to the strong roots of our new nation. But never forget that you, yourselves, are no less valuable a resource to that nation. A nation that will house the mightiest, most capable military ever seen by man. Warriors in their prime. We will end an era that sees soldiers discarded like tools. And strike war from the menu of global politics. And it is you, soldiers, military engineers, who are her first citizens. Our nation's riches and its fighting spirit. I only pray that such priceless resources need not be sacrificed in vain. Jean, that voice, and the premonition, was that ESP? Spoko, czyli na tym filmiku dowiedziałem się, że ten cały nuly projekt potrzebuje 12 godzin, żeby się wziąć, no i przygotować. Muszę go obudzić, wyczyścić mu pamięć i tak dalej. Potem to jest jeden właśnie z tych całych projektów, z tych całych eksperymentów, na którą tutaj Fox przekazuje kupę pieniędzy, które właśnie otrzymał od tej całej grupy tych całych patriotów. No i widzieliśmy na filmiku, mieliśmy Ursulę, no i tego całego Gina, zbiega z grupy Fox, który tutaj wrabia naszego Snake'a. No i on tutaj chce właśnie stworzyć naród żołnierzy, który mi bierze, no i jakby to powiedzieć, kontroluje ich umysł poprzez różne typu techniki manipulacji głosowej i tak dalej, tym podobne. Tutaj w tym momencie mamy od naszego przyjaciela, no, nasz przyjaciel tutaj do nas zadzwonił. Czy udało ci się odnaleźć te medycyny? Do cholery jasnej, gdzie one mogą być? Czekaj. Czyli wcześniej, jak tylko słyszałeś dyskusję Gina i jego ludzi, powiedziałeś mi?
zrobią coś kulturalnego. Czyli wydawało mi się, że... Wydaje mi się, że chodzi o jakieś materiały medyczne, które biorą no i transportują razem. Czyli ten cały serbatorio to jest tak zwany chyba, no jakby to powiedzieć, no ten tak pojemnik, w którym są w którym znajdą się te wszystkie medycyny. Chodzi o tego całego żołnierza, tak? Tego Nula. No i te medycyny są jemu potrzebne chyba, nie wiem, zobaczymy. No i powinniśmy to wziąć, no i skontrolować, zobaczyć co tam się dzieje, tak? Na pewno coś gdzieś wpakowali do środka. No i musimy się tam włamać, kurde, to mam bardzo mało w tym momencie, kurna chata. Tego, jak to się nazywa? Gdzie mam pójść? Powiedzcie mi, moi drodzy, przecież mam tutaj ten krzyżyk tam, gdzie wcześniej mnie nie wpuszczali. Chyba, że sobie w tym momencie weźmiemy i wpakujemy się tam do środka tym moim przyjacielem, jakim jest. Dobrze, czy źle? Do tu mam iść? Mam jakiegoś gościa. No kolej, dobra, mamy mało tego. Życie, tak więc wchodzimy tutaj, gdzie wcześniej nas nie mogli wziąć i wpuścić. Nie mało życia, tylko mam bardzo mało tego. Tego, jak to się nazywa. Chyba, że weźmiemy sobie, zmienimy gościa. Zmień element, nie tym przycisk. Kółkiem. Schowamy się tutaj, gdzie mamy krzyżyk, tak? Nie mam tutaj żadnej pozycji, przecież tutaj mam na lewo jakąś pozycję, którą mogliśmy się schować. Chcę podejść tutaj bardziej? Dobra, idziemy do tego. Do końca tego, to co jest zamiast tej misji. Mam ten cały pojemnik. What is this? Co to jest? It's him. To jest on. Who's there? Can't you read the sign? It says do not enter. You. A kid. What are you doing here? I'm in charge. You in charge? You there, search upstairs. The rest of you, we'll sweep the prep chamber. This way, Snake. Hide there, in that locker. What? Just do it. What's going on here? The preparation chamber is for authorized personnel only. Miss Elisa, are you alone? Have you seen anything suspicious around here? No. Is there something wrong? We received a report that there's an intruder in the lab. Someone also reported seeing a suspicious truck nearby. Well, there's no one here. Just me. And him. You're disturbing his sleep. I'll have to ask you to leave. Yes, ma'am. If you see the intruder, please notify us immediately. Now I've seen it all. A little girl in charge of an outfit like this. Why did you help me? I don't know. I just got this feeling that I needed to. And how do you know my name? Are you with the Fox Unit too? No. But your uniform... It's not like that. When I saw you at the heliport with Cunningham and the others... That was my sister. Sister? Her name is Ursula. She's the one who's a member of Fox. I'm just a medic. You're pretty young. Well, you were out on the battlefield when you were my age, weren't you, Snake? Or should I say, Big Boss? Ursula and I were raised in an East German lab. They sent all the kids with ESP potential there to study them. My powers are pretty weak, but Ursula is different. She's one of the most powerful psychics in all the communist world. Through special training, Ursula gained great power, but in doing so lost everything that makes her human. So much so that she can't even talk with me anymore.
4 years ago, Gene took us away from East Germany. He was on a mission from Fox. The CIA wanted to get its hands on ESP from the Communist bloc. And then you joined his little revolution. Yes, that's right. So, this is what you were calling the perfect soldier. Does he have ESP too? No, he's just an ordinary human being. That is, he used to be. He was raised in a special way, under very special conditions, to be a great warrior. He's incapable of emotions, or doubts. He's the ultimate combatant, created with one purpose only, to accomplish the mission. He has no human memories. The only thing he has left are his skills in battle. No memories? Each time he completes a mission, he undergoes readjustment. Like this. Inside the culture tank, all five senses are shut out completely. Most men would go mad in minutes. Like a baby who's coming into the world for the first time, the perfect soldier's senses are honed to a razor sharpness. He can read the enemy's movements and learn them faster than any normal person ever could. What kind of person could endure that kind of extreme training? Nobody, of course. The Perfect Soldier Project ended in failure and was abandoned. He was the only success. That's why they gave him the code name Null. He's a lost number. He has no feelings and no memories, not even a project number. Don't even think about fighting him. You can't possibly win, Snake. You could be right about that. Or you could shoot him now, but you'll have to go through me. I'm no assassin. Shooting a soldier with their guard down isn't my style. You're a good man, Snake. I knew you were. Here, take this. It's a drug for treating chloroquine-resistant malaria. How'd you know? It's time. Bring the tank out. I trust the readjustments are complete. Sorry, it'll just be a little longer. I'll send a man in to meet you. Hurry it up. You can get outside through here. Head for the harbor. You'll find what you're looking for there. You must be psychic or something. One last thing, Snake. If you find Ursula in front of you, don't hesitate. Shoot her. Shoot your sister? If you can't do that, you're already dead. All right, next time, let's try for a more upbeat prophecy. Okej, okay. Czyli dostaliśmy, spotkaliśmy tutaj tą całą Elizę, która jest siostrą Urszuli. Która umie czytać w myślach. No i tutaj ma tego całego perfekcyjnego żołnierza, który nazywa się Mul. Null, znaczy się ostatni z żołnierzy. No i właśnie była wcześniej w tym laboratorium. No i właśnie ma różnego typu moce psychiczne. Snake tutaj był jako intrus, no ale ona mu tutaj pomogła. Perfekcyjny żołnierz, no to ten cały Mul. Null znaczy się, którym ona się bierze i opiekuje. No i on nie ma żadnych emocji, przez cały czas mu bierze, no i czyszczą pamięć. To ona się tym wszystkim zajmuje. On jest jedynym projektem, który się właśnie udał. To wszystko biorą, no i projektują z tych wszystkich pieniędzy z grupy Fox. Nie grupy Fox, tylko Patriotów. No jeszcze tego, no jeszcze nie skończyli brać operację, jest na tym właśnie Null. Nie jest jeszcze gotowy. No i powiedziałem, dał mi te wszystkie medycy, właśnie potrzebuje ten cały Campbell. No i powiedziałem, jeżeli kiedykolwiek spotkam siostrę, tą całą Urszulę, to muszę ją wziąć i zabić bez żadnego dawania jej chwili czasu, ponieważ ona właśnie mnie tak zmanipuluje, że będę nieżywy. Czyli w tym momencie wróciliśmy. Udało mi się wziąć tutaj, dać te wszystkie te medycy naszemu przyjacielowi, Royal Campbellowi. Okej, tutaj się bardzo cieszę, no bo jego gorączka w tym momencie się skończyła. Medycyny, które dała mi ta dziewczyna, w tym momencie zadziałały. No i dał wszystkim naszym żołnierzom te medycyny, tak?
nie musimy się w tym momencie przejmować. Nasza grupa żołnierzy w tym momencie już nie będzie ginęła. Co zrobimy w tym momencie? I możemy się w tym momencie udać do portu, no i odejdziemy tam to, co bierzemy i szukamy. Mniej więcej to było to, o czym mówiła Elisa. Nie wiemy, gdzie jest w tym momencie port. Przy Wielki Bosie w tym momencie nasz przyjaciel, jakiś żołnierz się z nami rozmawia. Przyszedł mu jakiś pomysł do głowy. O co ci chodzi? Jaki masz pomysł? Myślę, że mam troszeczkę więcej żołnierzy. I dużo z nich w tym momencie nic nie robi. Się nudzi strasznie i tak dalej. No i czekają na różne typu rozkazy. No i mówiąc do mnie z pewnym szacunkiem, wydaje mi się jedna rzecz. Większość z nich mogłoby się wziąć, no i przydać. Zająć się czymś, jakimiś misjami itd. i tym podobne. Chcieliby nam pomóc w ogóle. No i za szpiegów chcieliby, kurczę, robić, tak naprawdę. W tym momencie możemy ich wysłać do różnych miejsc. No i po jakimś czasie, no i przynajmniej typu informacje będziemy od nich dostawać. No i dzięki temu oni będą odkrywać różne typu miejsca, gdzie będą różne typu jakieś rzeczy ukryte, jakieś bronie. Już na typu informacje. No już na typu będziemy mieli misje poboczne dzięki temu. Co w tym momencie myślisz? Wysłać gdzieś różnych szpiegów? Ten żołnierz dobrze mówi. Się ze wszystkim zgadza, weźmiemy kogoś, wyśniemy i wyślemy w jakieś miejsce. Czy aktywujemy w tym momencie system szpiegowski, no perfekcyjnie boss. Czyli zorganizujemy grupę, która się tam będzie brała, no i zajmowała. Oni pójdą, będą chodzić po tych wszystkich planszach, wszystko będą brać i obserwować, już tam będą brać na informacje, co jakiś czas wysłać. Będziemy musieli tutaj chodzić do raportów i czytać różnego typu raporty, jak jakoś to tam będzie działo. Miałem wystarczająco dużo ludzi, żeby wszystkich wysłać w różnego typu miejsca. Od jakiego miejsca powinniśmy wziąć i wysłać. Tak więc w tym momencie Roy Kamadan powiedział, że potrzebujemy gości, których... Znaczy poszukuję miejsca, jakie nazywamy się... No, jakim jest port. Tak więc możemy ich wysłać do... Do depozytu tam. Tam często różne typu materiały zostają wysyłane, przesyłane i tak dalej. Tam pewno dostaniemy jakieś informacje na temat molu. Okej, czy udało mi się w tym momencie przemówić do rozumu jednemu z żołnierzy, jakim się nazywał Deer. W tym momencie jest w naszej grupie. Lubi. Tak samo kameleon, tak samo frog, czyli żabka, beer, czyli niedźwiedź, wasel jakiś, kurna tam.
No i bardzo dużo żołnierzy umie tutaj walczyć w CQC. Gra do D. Okej, czyli tutaj można typu, oni mają różne typu stopnie, S to jest najlepszy. Osoby, które mają ocenę A, to nie mogą używać technik prowadzenia z równowagi. Osoby, które mają ocenę B, mogą tylko brać i przetrzymywać różnych żołnierzy i przyjaciela. I mogą je przenosić. Osoba, która ma ocenę C, nie może brać i używać technicy QC, natomiast żeby się pozbywać innych żołnierzy, to będzie tutaj najgorzej, tak? Okej, czyli w tym momencie trzymujemy gestionę, czyli mamy różnych naszych przyjaciół. Dwie osoby, Jonathan i Snake, zostało 20 stamina, 406. 203 stamina nasz przyjaciel Jonathan. I tu mamy nasze grupy szpiegowskie, tak? W grupie, które tworzą różne typu rzeczy, mamy tylko tego gościa. Tutaj nie mamy nikogo w grupie osób medycznych. Osoby w bazie, którzy nic ciekawego nie robią. Mamy tutaj osoby, które do nas dopiero co doszły. Czy mamy tam piękną tą zamiaszczą kobietą? Się tutaj zajmuje właśnie z atletą, czyli o wiele szybciej biega niż normalny żołnierz. No i w szpiegostwie różne typu mapy, na mapach naznacza nam miejsca, dosyć ciekawe, więc to je weźmiemy i wyrzucimy. Kwadrat ją zaznaczymy, no i wpakujemy ją do grupy szpiegowskiej. Laboratorium poszukiwawcze. Ospedale, czyli to jest szpital, tam gdzie byliśmy wcześniej. Baza patrolowa jakaś sowiecka. Deposit, no to w tym momencie mówimy, żebyśmy ją tutaj wzięli, no i wpakowali jakichś tych ludzi. Centrum komunikacji, no i region, czyli szpital. Nie mogę tam kameleon na kolejnego się ten M16A1, no i rację ma tutaj. Jakimś sierżantem jest gość ten. Tego też kurczę gdzieś pasowałoby wysłać, no to gdzie, nie, do więzienia tam będzie brał, no i kombinował frog, czyli żabka. Też różne typu mapy bierze, no i bierze i dobrze zaznacza. Więc weźmy tu jakiś, no tutaj ma dosyć ciekawy, da? Cold Sobra. Ciekawy, no wpakujemy te wskaźniki do naszych przytęcików i wpakujemy go do grupy szpiegowskiej, tak? W sumie dosyć dobrym żołnierzem, kurczę, może zamienimy go za tego kamerona, czy nie, w więzieniu. Wpakujemy go do centrum komunikacji, dwóch żołnierzy mamy. Trzech żołnierzy, jedno miejsce, dwa, trzy miejsca mamy jeszcze do pakowania, tak? Ale mamy dwie osoby, tak? Czyli ma MK22, no i granaty miał przy sobie gościu, tak? Pakujemy go do grupy szpiegowskiej. Do kolejnego zemszczego miejsca. Tutaj o Wasil AK-47 ma przy sobie. No i to jest też się szpiegostwem zajmuje kapral. SNS, no to są jakieś tam punkty też dosyć ciekawe, chyba szpiegowskie, jak dobrze pamiętam. Bo się ma życie, staminę. Że typu oceny, ocena C, ocena C, ocena A, ocena C, 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 A. C, B, B i C.
Być może jakichś innych jeszcze jednostek spakować. No to grupa szpiegowska, moi drodzy przyjaciele. Możemy te 4 osoby wymyślać w takiej grupie mieć szpiegowskiej. Szpital, puf. No i w tym momencie tych gości mamy pozamykanych. Mamy całą naszą grupę. Snake w tym momencie ma bardzo mało staminy, moglibyśmy sobie tym gościem brać i ganiać, ale musimy wziąć i odczekać, bo w tym momencie tutaj misji, no, jak damy misję, no, to mamy tak w całym wiedzie, mamy jedną osobę. Mamy tutaj ikonkę szpiegostwa i mamy jeden narysowane. Nie wiem, co to znaczy. Tutaj nic ciekawego nie pokazuje. Tutaj na przykład mamy też jedną osobę, ale mamy szpiegostwo 3. Jakbyśmy mieli może 3 osoby, bo może mamy dobrze jakąś osobę wyszkoloną na ten temat. Tutaj nie mamy żadnej laboratorium i tak dalej. Tak więc ja w tym momencie sobie wezmę i przeczekam troszeczkę czasu, pół dnia tam. Tam mam ten cały raport, nie? Jakby co to będą przychodzić, tak więc sobie poczekam pół dnia. Czyli grupa szpiegowska wysłała jakiś raporcik, spoko, za sobie go weźmiemy i odczytamy. Dostaliśmy pierwszy raport od grupy szpiegowskiej. Nie ma żadnych... Znaczy wszystko się dobrze dzieje, oni się dobrze biorą, no i wszystkim zajmują. Żeby się więcej dowiedzieć na ten temat, musimy wziąć, no i poczytać różne typu raporty. Dawaj, szybko bierz, no i sobie je czytaj. Tak więc tutaj mamy raporty, w tym momencie naszą grupę. Tak, ma 61 na 406, staminy to dalej mało. Ale w raportach mamy coś ciekawego. 10 November 1970 Deposito Reformimenty. Czyli tam jest mapa, która tutaj pokazuje nam tajemne przejście, które nas doprowadzi do tego całego mola. Którą właśnie przewożą tego typu różnego materiały. Czyli muszę tam dojść, no i dostać się do tej całej. Tak więc Snake'u, co się w tym momencie, czym się w tym momencie weźmiemy, zajdziemy, zajmiemy. Znaczy sobie jeszcze odczekam spódnia. Mamy tu mapę i tak dalej, nasz tutaj ma dosyć mało tego punkcików do staminy. Chyba żebyśmy sobie wzięli jakieś te rzeczy, tutaj mamy jeszcze osoby w więzieniu, jak sobie troszeczkę czasu odczekamy, to z pół dnia, no to kurna, to troszeczkę się weźmie i może ktoś weźmie, no i... Znaleźli... No, znaczy znaleźli, stworzyli chyba naboje. Nowy raport doszliśmy. Udało mi się przekonać Pumę, żeby nas dołączyła. No i kolejni goście tutaj nas przychodzą z pracy, się cieszą z tego powodu, czekajmy uczucie. Okej, Snake ma w tym momencie 102 staminy, to nadal mało. Ale do nas tutaj doszły kolejne osoby. Jest to cała Puma, doktor. Czyli w danym miejscu będziemy zdobywać lepsze przedmiotiki, większej amunicji. Będziemy go wysłać na jakąś grupę szpiegowską. Laboratorium. SNS 46, 40, 41, 56, 42, 37 mam właściwie ten. Tutaj nie ma tym żadnych takich tych kolejnego gościa. Czyli mogę zadać pentazen, mamy gościu tutaj pentazen, tabletka zajmiesz, tak? Będziemy go odłożymy, no i wpakujemy go do grupy szpiegowskiej, tak? Czy bardziej do jakiegoś doktora by mi pasowało? Szczerze mówiąc, mamy wszystko tutaj po jednym szpiegu, mamy wszędzie popakowany, tak więc nie on będzie. Tylko się nie będzie żadnym szpiegiem, co ja akurat tutaj biorę i naciskam na niego.
on nie był tutaj żadnym szpiegiem, tak więc nie tego tak pakował. Mogę go zapakować do grupy na przykład tutaj tych... szpitala? Damy go do szpitala, niech tutaj bierze coś. W tym szpitalu kombinuje. I mam kolejnego szpiega. Babka szpieg. Tego, tutaj do grupy tego, żeby coś tworzyli, kurczę, żeby tutaj przez cały czas wzrastały tego typu akcje, da? Jeszcze sobie poczekam tutaj pół dnia. 102 staminy mamy, to dosyć mało. Trzeci raz możemy jeszcze poczekać. Znaleźli ten... amunicję do kalibru 45 LC. Do pistoletu SA. Jesteśmy nowy raport. W tym momencie już nie możemy odczekać. Mamy tutaj kolejne raporty, tak? Szpital, szpitala, deposit rifornimenti, czyli w tym samym depozycie, tak? Znajdź tutaj nową broń, jaką jest Skorpion, tak? To możemy sobie znaleźć. Tutaj mamy w szpitalu, mamy dwie rzeczy do top chain, tak? Czyli tutaj miny podłożyli, muszę się nimi zająć, tak? W szpitalu. No już na typu medycyny też tutaj znaleźliśmy, tak? Deposito rifornimenti. To Skorpiona potrzebuje. I tą całą mapę. I tą naszym zumaszczym snake'iem. Tutaj moglibyśmy sobie... czekać, sobie to wezmę i powyłączam, bo to nie jest potrzebne. Jak to się robiło? Czekajcie chwilę. Zmień mu ekwipunek. Użyj różnego typu obiektów. 29 mamy tych do życia. 21 do dużego życia. No i 10 racjonów mamy. Tylko kurwa, te racjony to jest mało. 10 racjonów to jest bardzo, bardzo, bardzo mało. Chyba żebyśmy sobie tutaj coś pokombinowali. Raz, dwa, trzy, cztery gości mamy jeszcze. Nie zadamy snake'owi tej kurczy racji. Niech się chłopak bierze i jakoś ratuje. Jakoś ratować, nie? Jak to się robi? Snake, nie ten przycisk. Menu, trójkącik. Użyj obiektu. Racje mało, 10. 9. 8. 7. 6, 5, 4, 3, 2. 326 staminy na 400, ok? Czy do szpitala lecimy? Dobrze mówię, czy źle? Gdzie są te raporty, kurwa? Szpital, nie, depozyt mnie tutaj interesuje. Do znalezienia Skorpiona i mamy do znalezienia te. I tę całą mapę. Do kolejnego zmęczonego miejsca, tam. Słuchajcie, bo... Depozyt, misjonie. Czyli laboratorium mnie interesuje, to miejsce mnie interesuje, centrum, tutaj możemy się skontaktować, depozyt, tutaj mamy raport z lewej strony 3 i szpital, raport z strony 3, to lecimy tego całego depozytu na kolejną misję, ale te dwie możemy wziąć, no i znaleźć. No i tam ponoć mapę z odpowiednimi informacjami na temat tajnego przejścia, które tam zweźmie i doprowadzi do portu. Bardzo prawdopodobnie w tym jednym z tych depozytów znajdziemy mapę, która nam doprowadzi do portu. Muszę tutaj nie zostać zauważony przez żadnych złych żołnierzy. No i wszystkiego najlepszego. Uważaj na siebie, Snake'u.
zapisem, jak mapka, tutaj mamy, wow, patrz, jak tutaj na zielono wszystkie fajne i cudowne rzeczy pokazują ci nasi przyjaciele, tutaj mamy. Co będziemy już typu naszych nieprzyjaciół. Tutaj na górze mamy już coś, co to jest za przedmiot, ciekawe, nie wiem. Ale przede wszystkim będzie mi, kurczę, potrzebny ten. O, mam coś ciekawego. Mamy coś ciekawego. Tutaj wejście na górę widziałem. Na pewno przy tej całej mapie, no ale będziemy tutaj bardziej powoli wszystko obczajać. Jakąś drogę, on dosyć ciekawą, mam na dole jakiegoś tego żołnierza. Czy ja w ogóle jestem, panowie? Gdzie mi wywiało? Powiedzcie wy mi. W czym to miejsce jesteśmy? Jesteśmy, znajdujemy się, tak? Ciągnąć już do tego, tam gdzie byliśmy wcześniej? No w sumie chyba tak, nie mam wyjścia. Zajmę bardzo dużo do tego staminy. Nie wiem, jak to nic po drodze się nie będzie działo, tak więc to będzie prawdopodobnie cięcie. Okej, udało mi się wziąć jakiegoś żołnierza. Mamy dwie rzeczy w naszym ekwipunku. Tutaj podległo się kolejnego żołnierza. Patrzcie, na tej mapie mamy przedmiotniku do zdobycia. Tutaj widzę, że w tym domku coś jeszcze jest. Tutaj mamy jakąś, pewnie będzie amunicję tam. Trzeba sobie go wezmę przeciągnąć do ciężarówki. Żeby najprawdopodobniej znowu tutaj cięcia. No okej, kolejny gość jest w naszej grupie. Będę go przekonywać, żeby przeszedł na naszą stronę. My w tym momencie mamy kurnata. Coraz mniej staminy. Mapka mniej więcej. Na lewo mamy jakieś przedmiociki, tutaj do przodu mamy jakieś rzeczy do zdobycia. Na prawo widzę, że jeszcze coś mamy. Ładnie na zielono mi tutaj wszystko pozaznaczali w tym pięknie cudownej zamiast, że mam tutaj zejść na najniższy poziom. No ta fas mi spędzi to jedy. Kit P to jest, moi drodzy przyjaciele, do życia. Jest coś czerwonego, to jest rzecz, która powinna mnie interesować. Dokumenty, tak? W tym razie mnie to nie intryguje. A tu mamy tego cego? Skorpiona, którego dostaliśmy informację. Dobra, skoczymy sobie jeszcze po dwóch żołnierzy tutaj. Przedem sobie tą mapkę poznagra, nic ciekawego tutaj nie znalazłem. Dwóch żołnierzy, szczerze mówiąc, możemy sobie wyekstraktować tylko. Tak poza tym, tu żadnych przedmiotów fajnych, a nic ciekawego po tym nie ma. Żołnierze zawsze mogą się przydać. Ja sobie weźmiemy i odpoczniemy. Tutaj mamy dosyć blisko tą całą ciężarówkę, tak więc tutaj sobie cięcie, zaraz się zobaczymy na boku ciężarówki. Okej, okay, kolejny gość jest w naszej grupie. Muszę typu tutaj naboje. Moglibyśmy sobie też użyć naszego drugiego przyjaciela. Nie wiem, jak on się tam nazywał.
What? Huh? Mamy jeszcze jakiegoś żołnierza? Kurde, mam dużo tych żołnierzy, moi drodzy przecież. Do obczenia. Just my imagination. Huh? Okej, kolejny gościu złapany. Zdążył się zmaszczyć w żołóweczki. Okej, kolejny gościu w naszej drużynie. Będą go tam przekonywać ostro, żeby brał, no i do nas przystąpił. Gdzie do nas dołączył w ogóle. Tak naprawdę nasz Big Boss jest naszym Big Bossem, najlepszym żołnierzem. Ten cały dżin to jest tylko oszustem. Chcę ich wziąć i wykorzystać dla własnych celów. Czy ten tak zwany cały naród. Jak tam z sytuacją? No już mam tutaj wszystkiego kurenta pełną, tak niby kombinał. Mogliśmy sobie też wziąć na zawalić niego, naszego drugiego przyjaciela z pudełka. Tutaj wszystko sobie jeszcze te rzeczy pozbierać. No, tutaj mam też jakieś te amunicje, jakieś broni. Tutaj mamy amunicje jakieś broni. Miejsce, które nas zainteresowało, jest tutaj na przeciwko. Dawaj Snake'u, kurna, tego nie wiem jak najszybciej, to jest możliwe. Jesteśmy ze mną, kurczę, raporty, że w szpitalu mamy tam podłożone jakieś miny, pasowałoby je wziąć i rozminować. Różne typu dokumenty, tym co mapę, co nas interesuje. Misja została zrobiona. Teraz musisz się pośpieszyć z tym jakimś wyjście. Automatycznie Snake stamtąd jakoś wyskoczy, czy tam się przeteleportuje. A ci goście, co są na misji, no to widzieli mi jakieś amunicje stamtąd, ten przesłali, no spoko. Mapa, którą wziąłem i przyniosłem, dała im bardzo dużo różnych informacji na temat... ...tego co miejsca. Teraz wiedzą, gdzie się znajduje miasto. Te ferrovia, czy jakoś jakoś. No i jest bardzo blisko właśnie tego całego portu. No i jest ta droga, która znajduje się w okolicy tego całego depozytu. Snake się cieszy, że bardzo dobrze zrobili, że tą całą grupę stworzyli. Wszyscy się tutaj o superacko biorą, no i co przyczyni do jego walki. Czyli nie jest, mam jakiś delikatny problemik. Żeby tam dotrzeć do tego całego portu, muszą jakiś most wsiąść, no i przejść. No ale ten oto most został zamknięty. Różne typu kontrole robią. I to wszystko właśnie wyczytał z tych całych dokumentów, które udało mi się wziąć, no i wykryć te. Na pewno jest jakiś sposób, żeby to wziąć, no i zrobić. Jak pokazuje mocno, to jest jedyna droga, którą możemy przejść. Wszystkich innych jakoś tam nie ma. Gdybyśmy chcieli ten most przejść za pomocą naszej ciężarówki, to musimy coś wymyśleć, tak?
jesteśmy odcięci. To nie będzie możliwe. Czyli musimy tam wysłać jakieś grupy, w międzyczasie oni tam będą kombinować jakieś inne informacje zdobywać, tam będzie dostać nowy raport. No i kolejne osoby wychodzą z więzienia, bo postanowiły się do nas przyłączyć, no to spoko. No i w tym momencie możemy się udać na ten cały punkt, tylko czekaj, w tym momencie wezmę i obczaję tych gości, kurczę, którzy do mnie wzięli na jedną, czyli tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięciu gości jeszcze w tym samym więzieniu. Flying Fish, gościu na mapach wam pokazuje różne typu rzeczy. M19, 11, A1 ma tej broń, granaty przeciw kamerom, no i Ratione P. Ratione P, no to jest temat, przy tym dzięki to, co mi się naszemu Snake'owi psał. No i tutaj mapy o wiele lepsze będziemy mieli dzięki temu kolesiowi. Tutaj on gdzieś go weźmiemy i wkręcimy. Jeszcze trzy osoby mamy. Goryl, jakiegoś się nazywa. M19, to mu wpakuję naszego zemaszczego tego tętego. Tu mamy ten cały most ekonowa. Ekonowa miałeś, to wpakujemy tego cię tam. Nie to, tylko ten przesuwamy go się tutaj. Jest. M16, no to na mapie nie zaznaczam miejsca, to jest ciekawsze. Pakuję go tutaj, więc sobie weźmiemy i zbadamy tego gościa, co ma. Ten gościa, co ma. Do tego drugiego gościa możemy wziąć i w tym momencie gdzieś indziej wrzucić, to. Damy go tutaj, o, do wyrabiania różnego typu rzeczy. Wierzę, dobrze mi, gdzie mi tam służył. Ten oto człowiek, co tam ma ciekawego, też nie ma nic ciekawego. M16, 11. To pakujemy go do tego. Do wyrobu różnych rzeczy, czyli mamy tego gościa tutaj. Gościa my tutaj. Są szpiegami tam. Babka jest też szpiegiem, to jest miaszczą. Na przykład, no, gdzie ja się kurna ta wpakowałam? Goście z szpiegiem, babka jest też szpiegiem. Gość na przykład nie jest szpiegiem. Dobra, tak więc tutaj mamy wszystkie miejsca mniej więcej obczone, jakieś nowe raporty widziałem, że dostaliśmy. Snake, jak tam w ogóle sytuacja z jego, z tym staminą? 198 na 406. Tych raportów tutaj to jest jakieś nowe otrzymaliśmy, też zajęliśmy to zamiast, się cieszę z tego powodu. Jesteśmy kolejne dwa nowe raporty, tak? 13 November czyś jestem. Z 11, 11 i z 13. Laboratorium poszukiwawcze, tak? Pentacem. Co bym sobie szczerze mógłbym zrobić? M16 A1 znaleźli broń tam. Szpital. Czekaj, coś chciałem robić ciekawego, zapomniałem co. Na pewno bym sobie chciał wziąć troszeczkę odpocząć. Tam ci żołnierze interesują, Snake szczerze mówiąc most. Te wszystkie rzeczy przy sobie, kurna, to nie wiem, po co to biorę i mam. Czy to? No to jest, odczekamy pół dnia. No i tutaj dostaliśmy nową amunicję. Nowy raport. Ja jeszcze tam idziemy.
242 na 416. To jeszcze poczekamy sobie pół dnia. Nowy raport dostaliśmy, trzymaliśmy w ogóle. Nowa amunicja do AK-47. Nowy żołnierz. Drugi, trzeci żołnierz. No zawsze spoko. Jeszcze nie, jeszcze pół dnia możemy sobie odczekać, że w tym momencie mam tych żołnierzy, tak więc możemy ich tutaj wpakować teraz na różne typu misje. Cieszę, że oni tutaj do się przyłączyli, ci goście jeszcze sobie ostro biorą, no i walczą z tym wszystkim, nie chcą nas przyłączyć tak łatwo. Racje i tak dalej, 60 życia, 138 ma do staminy. Czekajcie. A kartę się nie uśmiał przy sobie, tak? A 64 życia ma gościu, tak? Jak tam w ogóle ze Snake'em i z jego staminą? 84 życia. Czy on jest w sumie najlepszy? Znaczy nie najlepszy, ale dosyć dobry. Czy ten oto gościu idzie kurna ta tamcie? No tutaj go damy, nie? Gekko. AK-47 i rację. Może wysyłać rzeczy do tego, do kamionu. Pakujemy gościa do tego oto grupy. Takiego mamy kotka takiego zamęszczego, to też go pakujemy do tej oto grupy. Mamy 7-8 na nie wiem ilu możliwych. Jeszcze jedną rutkę sobie czekamy. Zostaliśmy jakąś broń ciekawą, no i poza tym nic ciekawego. Sobie zapiszemy go co? W jeden gestionę tego Snake'a i naszego ukochanego żołnierza na 332 dostaminy misję. Idziemy ten cały mościk. Mam tam już jakąś grupę tego? Tyle co goryla. Kurczę, nie jestem. Nie zaznaczam na mapie różnego typu miejsc jako szpieg, ale dobra, jeszcze z tym lecimy tam, gdzie mamy jechać misję. Czy żeby tam dojść, musimy przejść przez ten most. Ale został zablokowany przez grupę, którą bierze i wszystko kontrolują. Nie będzie to łatwe, żeby to wziąć, no i przejść. Gdzieś tam wziąć, no i rozejrzeć, zobaczymy mniej więcej jak tam sytuacja wygląda. Zaczynamy tak więc z tą misją. Czyli moją misją zostaje, jest weryfikowanie, jaka jest tam grupa osób, która bierze i to bierze szczerze. Ile tam jest żołnierzy i czy są różne typu bariery. Potrzebujemy różne typu informacji na temat tego wszystkiego. Więc powodzenia Super Snake'u, mamy tutaj naszą zamiaszczą, ukochaną, kurwa ta staminę prawie na maksia. Czekajcie, jeśli tu musi jakieś przejść, no ten sobie przez cały czas siedzi w tym oto pięknym, cudownym zamiaszczym pudełeczku. Ja sobie zapiszemy, tutaj będzie mieć ciekawe miejsce, tam. Tutaj mamy to miejsce, gdzie możemy się wziąć. Gościu ma tutaj tą tarczę przy sobie, tak? No goście, przecież cię po nogę byli. Postrowoduje. Okej, udało mi się, ale ja zamyślałem, że to mi się już nie uda. Czyli na tym moście, kurczę, są dwie ciężarówki z dwoma gościami, którzy biorą i pilnują, tak? Tym przejdźmy. Kolejny żołnierz będzie przekonywany, żeby do nas dołączyć. Gościu ma tutaj tą tarczę.
Nie da się tam przycisnąć. Okej, kolejny żołnierz do nas w momencie należy. Mam tutaj mapkę jakby pokazano, mamy te X, gdzie możemy się ukryć. Jeden budynek, dwie ciężarówki, trzy ciężarówki, jedna jest moja. Mam tego całego żołnierza, który przez coś tutaj bierze i sobie chodzi, tak? Na ziemię, mój przyjacielu. No nic poza tym to ciekawe im. Okej. Czekajcie, mamy tutaj ten. Racje, trzy sztuki, spoko. Cieszę się z tego powodziku. Więc trzy gwiazdki ma na głowie, raz się weźmie i obudzi. W tym czasie weźmiemy, transportujemy go do tego całego wozu. Dobra, zapakowaliśmy ostatniego z gości. Tutaj znajduje się na tej całej mapie. Idziemy w tym momencie do naszego głównego punkciku. Znaczy wszystkich sobie tutaj wyłosimy, moich ludzi, jakby to tu wyślemy. Aby to miejsce odpowiednio kontrolowali. Jakiś gość w międzyczasie tutaj wziął i pojawił, to jest pewnie mój. Nie, to nie jest mój żołnierz. Zmiaszczu mają kontrol z rzeka bardzo rwąca. Dwie ciężarówki. Z drugiej strony też mają kurczę jakieś ludzi. Góry na lewo, na prawo. Miejsce nie do obczajenia. Co się stało, Snake'u? Most jest całkowicie zablokowany przez kamion, przez te ciężarówki, do cholery, do diabła. Nie mogłoby to gorzej pójść. W porządku, koniec tego. W tym momencie wracam do naszej ciężarówki. Będziemy musieli pomyśleć na jakimś innym wyjściem. Jakieś naboje. Teraz zrobimy, jesteśmy zblokowani. Ta druga jest zablokowana, ta. Poprzez ciężarówki. Praktycznie jest to prawie niemożliwe, żeby się tam przedrzeć bez tego, żeby nas ktoś wziął, no nie zauważył. Snake, masz jakieś pomysły? Mamy na tyle osób, żeby wziąć no i ich zaatakować. Nie jest też możliwe, żebyśmy tam wszyscy się wzięli, przedarli, ukryci. Musimy znaleźć jeszcze jakiś inny sposób, żeby obniżyć numer tych wszystkich żołnierzy. Jakąś dywersję trzeba wziąć, no i obczaić. Musimy wysadzić w powietrze coś ciekawego, da? No nie musieliby wysłać innych, tych właśnie żołnierzy. Troszeczkę tam porozdzielać, żeby to mieli wziąć i kontrolować to. Wzięliśmy zbyt dużo osób, znaczy mamy wystarczająco osób, żeby ich powysyłać na różne typu misje. Czyli musimy mniej więcej wiedzieć, w jakie miejsce ich tam najwięcej wysłać. Pomóż mi. A więc dobrze myśleć, nie mając innego, jak tylko wziąć no i to jakoś obczaić, co możemy wziąć, no i wysadzić.
Lepiej wysadzić jakieś miejsce albo jakąś... jakiś budynek. Miejsce, które może bardzo łatwo wziąć no i spaść. Okej, wszystko w porządku. Czyli co będzie naszym celem? Zapytamy się o to grupę szpiegowską, zostawimy im tą pracę. Okej, czyli dosyć dobrze to wziąłem i ogarnąłem. Wyślemy szybko wiadomości do naszych szpiegów. Ale to tylko ty będziesz decydował, gdzie wysłać naszych agentów. Jest nam potrzebny również dynamit, ostatnio zdobyliśmy go. Jest bardzo dużo różnych budynków, gdzie możemy coś takiego znaleźć. Okej. Tu będzie mniej więcej staliśmy na raporta. Od grupy szpiegowskiej, jakiś się tam ten zwierzchnik do nas dołączył. Mam tutaj dosyć dużo kurna chata raportów. Ja cię kręcę. Laboratorio, bazę, cheetah, deposito, prigionie. Prigione, czyli to jest ten tego, no. Czekajcie, ja sobie chciałem tutaj wziąć troszeczkę rzeczy poogarniać. 43 wite od 130. Dwa stamienia i gości wymagają przy sobie. Jest też gościem, który nam będzie wysłał więcej broni z miejsca, którego my się mniej wyślamy. Więc mój drogi przyjacielu, idziesz kurna, a to gdzie? Most. No tu. Ale ty, panie mój kochany. Co ja teraz robię i kombinuję? Lepsze mapy i ten gościu będzie mi tutaj jakieś większą ilość amunicji wysłał z tego miejsca, tak? Czyli tego gościa wyślemy w to miejsce. Pracował można tu pożyczami, tak? A tego gościa wyślemy tam na miejsce tego gościa, co był wcześniej. Tu na wszystko tak kombinierza, żeby go ma. Mam tutaj jakieś rzeczy szpiegowskie, mam tutaj rzeczy szpiegowskie, ten gości może też rzeczy szpiegowskie, tylko czekajcie, mam tego wysłać, na jego miejsce nie ma nikogo. Okej, to jest zamiaszczo. Czy mam tutaj 286 staminy, to sobie włączymy. Odczekam sobie pół dnia może. Nowa broń, znaczy nowa broń, tylko amunicję dostaliśmy, tam. Panie Snake, jak tam z twoją stabilną powiedzmy 330 na 406, ja jeszcze sobie poczekamy. Dodatkowe bronie, no i gościu doszedł do naszej grupy. Kurna, tyle to jest, co nas dołączyło w tym momencie, ale się cieszą z tego, że to powodu, panowie moi kochani. W więzieniu już nie mam nikogo, tak? Nowy gość. Nóż M16A. Mam przy sobie ten żołnierz z wyboru. Czy mam wszystkich tutaj w tych czarnych? No to wyślemy gościa do pracy. No okej, ten gość już na typu agenta może być. No i mapy ładnie będzie nam tutaj opisywał. Nie to. Tutaj to jest ten gościu, tutaj jest ten gościu. Okej. Dobrze, jest tutaj obstawione to wszystko. Ten gościu, co on tutaj ma? Co ja tutaj kurczę robię? To chcę mu wziąć i wyłączyć. No i go wyślemy tutaj do grupy medycznej, tak? Najpierw 37, no i Claymore. Claymore to są miny, nie? Kapitanem. 37 życiom, 126 do staminy ma gościu.
Weźcie tutaj do szpitala. Byś się innymi gościami brał, no i zajmował tylko mam tego typu. Daj raporty, kurde, to topczenie w ogóle. Czekajcie, co to wezmę i przeczopczaję. Szpital, szpital. W więzieniu kogoś miałem ciekawego. Nóż przetrwania, tam. Teraz weźmiemy sobie, się udamy tego całego. Prigione. Czemu no to jest kurna, to ten, tam gdzie byliśmy na samym początku. Więzienie. Ciebie tam nóż jakiś możemy zdobyć, ciekawy. Więc lecimy, moi drodzy przyjaciele, nie wiem, w którym raz jesteśmy w tym oto miejscu, tutaj wszystko sobie powyrzucaliśmy, mamy cztery miejsca na różnego typu przedmiociki. Zapisujemy. Nie wiem, czy ten przedmiotnik mi się tutaj będzie przydawał, no ale kurczę, już jesteśmy, to weźmiemy sobie go. To więc lecimy po ten cały nóż, który znajduje się gdzieś tutaj w środku. 40 na 40 mam naboj do MK22 z tej staminą, w sumie dosyć dobrze z to i... Żebyśmy sobie tutaj kogoś wzięli i zawołali. No. No chodź gościu. Co ty kombinujesz? Okej, okay. Idziemy do tego. Do ciężarówki. Kto potrwa. Okej, okay. W międzyczasie mam tutaj kolejnego żołnierza, który do nas przystąpił. Dostąpił. Do nas kiedyś jakoś dojdzie. Mamy numer tylko do Roya Campbella, to jest dosyć dziwne. Nie mam tutaj żadnego numeru. Dosyć ciekawego. Żadnych z naszych przyjaciół. W międzyczasie jak tutaj brałem, jak gość odprowadzałem, to... Jakiś żołnierz nas przyuważył z daleka. Tutaj będzie najprawdopodobniej chciał z... podejść, żeby zobaczyć, co tu się dzieje. Na razie kurczę, nie widzę sytuacji, nie wiem, czy ciekawa. Idzie, idzie, idzie. Okej, bierzemy go do ciężarówki. Okej, kolejny żołnierz w tym momencie należy. Będziemy się nim ostro brać i zajmować. Przekonywać go, że Jin jest złym człowiekiem i stara się jak najbardziej wziąć naszego Snake'a, wpakować, nie wiadomo jakie bagno. Naprawdę on nie chce tutaj wziąć i stworzyć coś dla żołnierzy, tylko chce ich jeszcze bardziej wykorzystać. Kolejne goście te do pczelenia. MK22. Jego buty jakoś weźmiemy i trafimy mniej więcej ten. Dostał w podeszkę. Mam nadzieję, że tak.
Okej. Tutaj na lewo, jak między, jak dobrze pamiętam, tych gościu ładnie mi wszystko pozaznaczą miejsca, w których mamy jakieś przedmiociki. Jeden. Trzeba tutaj uważać. Do przodu i na lewo mam jakieś miejsce, tak? Czyżby to było miejsce, które nas interesuje? Chyba tak. Gdzie mogli się dostać poprzez prześlizg, nie wiem, się. Tym oto tunelem. Tylko może szczerze mówiąc nie używam, nawet nie wiem jak się bierze i używam. Może poznać, zanim sobie sprawdzę na jakiejś tam misji. Jest tam jakiś ten przedmiocik ciekawy, mam nie mieli nadzieję. Racja, trzy sztuki te. Tak pójście mnie stąd, kurwa. Dobra, tego typu rzeczy mi się bardzo, bardzo przydadzą. Cieszę się, że to jest zdobyła mi w ogóle nie podoba. Czyli tutaj z drugiej strony, kurczę, widzę, że... Ja jeszcze mam coś zielonego do zdobycia. Tu mamy tutaj, kurczę, żołnierze, te czerwone takie kropki, które mi chodzą. Na które pasowałoby już uważać, tym. Idziemy zatem na zewnątrz. Będziemy lecieć do kolejnej celi. Do MK22. Jest tutaj maczuszka Colt Sopra. No taki ten nóż dosyć ciekawy. Okej, widzę, że udało się znaleźć ten obiekt, który znajdował się w raportach, tak więc w tym momencie mogę wziąć no i wyjść jak najszybciej z tej oto misji. Najlepszym to sposobem na to wziąć no i anulować misję, tak? Tak, moi drodzy przyjaciele. Czy mamy kolejny nabój MK22? Tutaj tam sytuacja z moją grupą przyjaciół. Mamy 3-2 osoby nowe w tym więzieniu. Zastraszone typu osoby do mnie dołączają. 291 staminy mamy, da? IP racjone i mamy ten cały nóż. Raporty. Laboratorium. Cheetah to jest miasto. Deposit. Hospedale. Szpital. No tam to są te miny, kurczę. Baza patrolowa M16A1. Możemy zdobyć w tej całej bazie. Baza patrolowa sowiecka. Lecimy tam. Tam tylko jedną rzecz mam zrobić, czy więcej? Czekajcie, nie to mnie też zgrapa. Baza patrolowa sowiecka. Mam tę drugą też do odprzejenia. Baza patrolowa sowiecka. Dwie rzeczy tam możemy do obczynienia w tej całej bazie, tak? Czyli to mamy też jakąś inną broń, tak?
Znaczy mam też ten do wysadzenia jedną rzecz. M16A1 do zdobycia. M16A1 i Destishi. I Snake'owi możemy tutaj spakować tego. Nóż, pistolet M19, Skorpion M16, karabin maszynowy AK-47, granaty, granaty szef, czyli do tych, do kamer, granaty dymne, TNT, 5 razy mamy tech, miny do obczajenia, no i tarcze. Detonator min jest potrzebny, żeby to wziąć i obczaić jakoś. Snake, no kurczę, tylko my jeszcze lecimy z detonatorem, co misję. To jest praca sabotarska. Czyli musimy znaleźć miejsce, gdzie jest ta cała zbrojownia i wysadzić ją. Tutaj mapy mam coś pokazane mniej więcej. Mamy te toki mamy tutaj pokazane mniej więcej. Te zielone punkciki są punkciki, których mi wzięli i dali miejsca, w którym znajdują się różnego typu przedmiotiki ciekawe do obczenia. Włączam naszą broń i przyciągniemy tego gościa do tego. Naszego zamieszczego wozu, naszej ciężaróweczki. W tym momencie podobnie zrobię ciąca. Kolejny gościu trafił do naszej bazy. Mamy tutaj dwa miejsca w tym naszym ekwipunku zamieszczym. Ok, idziemy tutaj, jest ten cały punkcik. Mamy trzy racje. Jeszcze jedno miejsce tutaj zostało na ten. Na nasze przedmiotiki i tak dalej. Potem tutaj naprzeciwko mam tam całą ten. To całe miejsce, które nas interesuje. F1 jakby co. A lecimy zatem tutaj na dół. Kit P. To troszeczkę życia mi to weźmie i odnowi się. Mam tutaj już tego więzienie. To nie mam żadnego miejsca, żeby się schować tych, ale mam też wszystko tutaj zapełnione na maksa. Idziemy do góry za tym. TNT mam już Snake przy sobie. Nie dam się jakoś przeskoczyć. A nawet wyskoczyć. Ty na górze nic ciekawego nie widzę. Przeciwnika nieciekawego, niesympatycznego w ogóle. No Snake, kurna ta. Tego ja nie lubię tutaj brać i kontrolerem się bawić. Tego całego Jonathana. Tą sytuację możemy tutaj wziąć i ukryć. No to się weźmiemy, ukryjemy czegoś, czym nie. W punkcie pierwszym. Są w ogóle punkciki do pokazywania. Okej. Okay. Tylko to miejsce możemy się ukryć. I wybieramy Jonathana, żeby nam brał, no i... Tylko, że Jonathan tutaj kurczę nie ma żadnej broni. Nasz zemiaszczy ciekawy przyjaciel. Ale czy ja ci mogę w tym momencie sobie wziąć Snake'a i powiedzieć, żeby wziąć i... Nie, nie mogę. Snake'owi to nic nakazać.
tutaj wziąć i tylko wklepać tam. Snajku, gdzie ty jesteś? Powiedz mi, że mogę wziąć. Nie mogę. Dziwne to jest. Strasznie dziwne. Wróciłbyś miał jakieś tutaj może tam amunicję, co jest ciekawą, to bym się tutaj mogła przydać. I tutaj na dół ładnie się ustaw. Amunicję ma do tego. Pingał się, co będzie miał przy sobie. Tam na górze jeszcze mam jakieś miejsce. Mi się tutaj przydało bardzo, moi przyjaciele, tego, ten tego, no. Co 4 w tej grze? Bo tutaj na górze gdzieś będzie. Nigdzie tutaj nie widzę żadne C4, szkoda. Kipę. No. Czyli tutaj mapkę możemy sobie obczaić z samej górze. Tam na górze, mamy jeszcze jednego gościa, którego przejdźmy, ale będę kombinował z podana do dół. Mam nadzieję, że sobie krzywdę nie zrobimy. Idziemy do głównego celu, tylko tam potrzebujemy jakiegoś tego. To jest niesympatyczne. Czy musimy sobie coś wziąć i wyrzucić? To wyrzucimy sobie to, bierzemy te granaty. Podniesiemy i podniesiemy, okej. No co, schowamy się, cambio elemento. Punkt pierwszy, tak? Będziemy się tam przemieszczać Snake'iem naszym. No nie mogę tutaj nie zadzwonić, kurczę, żeby wzięli i przeniesie tych gości. Nie pamiętam dokładnie, z czego te informacje brałem, no i dostawałem. Gości już tutaj biorę i śpię. To no, główny cel jakby do zrealizowania. Więc podłożymy sobie tutaj TNT. Osoby się coś wezmę od tego oddalę. No i dzięki temu zrobiliśmy akcję sabotażową. Perfekcyjnie, superacka robota. Teraz pośpiesz i wróć do ciężarówki, będziemy uciekać. Dostać mi broń, a my nic się. Czyli niektóre osoby z mostu uciekli. Perfekcyjnie, czyli zajmiemy się następnym naszym wrogiem. Chodźmy, kto się nazywa Salamander, nas wziął i dotarł. Różne typy raporty, jakieś nowe, mamy 3 raporty, kurczę. Laboratorium poszukiwawcze, miasto. Żołnierz do zdobycia, dosyć ciekawy. Miasto. Musimy ten ciężarówki rozwalić, tak? No i kolejne zdanie, te pozycje coś mam ciekawego zrobię.
kolejną ciężówką się tam wysadzić. Dobra, się tym będę później zajmował. Oprócz tego, czy mam jakieś żołnierzy ciekawszych, może mniej ciekawych, tak dalej. Czy Stione 265 na 409, ten. Właśnie ten stek dołączył, tak? No i mapy są tutaj bardziej. Więcej detali mamy. O, tutaj mamy jeszcze gości, ten. Ale mapy są tutaj lepiej opisane. Mapy są tutaj lepiej dopisane. Najlepiej opisane. I ty oto gościa mamy tutaj, jednego. Gdzie możemy tutaj, właśnie tam wysłać. W tym momencie mamy tutaj dwie osoby. Jednego gościa, który będzie tam więcej amunicji przesyłał i drugi gościa, który będzie tutaj mapy brał, no i lepiej opisywał w tym to miejscu. Laboratorium poszukiwałem czego. I tyle. Czekajcie, tutaj mam nasz ten tego zajmującego Snake'a. 265 staminy ma na 401. No to sobie odpoczniemy pół dnia. Wysłaj tam jakąś broń. No i grupa, która tworzy różnego typu rzeczy, zaczęła pracę nad okularami termicznymi. Spoko się cieszą z tego powodu, tak? Osoby mnie tutaj interesują. Snake 318. Ja jeszcze troszeczkę sobie odczekamy. Kolejna Ani teraz dotarła. No i jeden z żołnierz do nas dołączył, drugi też do nas dołączył żołnierz. Spoko. Czy mamy dwóch dodatkowych żołnierzy, jeśli chodzi o naszym więzieniu, to już nie mam nikogo. Ten gość, co on te ciekawego mapy może mi tutaj lepsze robić, no to spoko. Zawsze się cieszą z tego powodu. No i drogi gościu. No to ciekawe. A kartę się tam i rację. No to kurczę, idziesz tutaj do grupy, która coś tworzysz. Mam tutaj wszystko zawalone, tak więc skoro to idziesz do grupy, która bierze i leczy innych żołnierzy. A ciebie, mój przyjacielu, wyślemy do grupy szpiegowskiej, tak? Mapa. Okej, idę na tej mapę i tutaj nie mam nikogo. Miasto, tak? Ciebie tutaj możemy wysłać, mój przeciąty, ja ciebie wysyłam do tego. Tutaj o. Znaczy kurczę, nie tutaj, o to co chwilę jesteś ty gościu, tak. A ciebie mój przyjacielu wyślą tutaj do szpitala, żeby się sobie pomagał. Okej, okay, czyli gościu się zajmuje tym, gościu się zajmuje mapami. Mamy dwóch gości, który jedna z nich się zajmuje mapami. Te mapy są sobie dosyć ciekawe. Miasto. Gość zajmuje się nałożeniem na mapę różne typu detale i tak dalej i tym podobne. Dobra. To więc w tym momencie ja tu zakończę swój odcinek, już sobie dosyć dużo wziąłem, no i obczaiłem 371 stamin. Jeszcze jeden pół dnia mogłabym sobie odczekać, no ale dobra. Mieszka z tym, ja w tym momencie kończę swój odcinek, bardzo wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się, pozostawcie jakiś może komentarz z zajmiaszczy i tak dalej. Łapki do góry, no i słyszymy się w kolejnych odcinkach, hejka, papa, moi drodzy przyjaciele.